Drugiego dnia akademickich mistrzostw Europy w piłce nożnej studenci Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocław na pewno nie będą miło wspominali. Po porażce z UFR Stamps Scan 0-1 stracili fotel lidera grupy A, a jakby tego było mało, ze składu wypadło im dwóch zawodników. Michał Binkowski naderwał mięsień, a Łukasz Jagiełła skręcił kostkę. To nic, gramy dalej, mówi Sebastian Bednarz, ale patrząc na to, co ich czeka, nie będzie to wcale proste zadanie. W drugim dzisiejszym meczu Uniwersytet Jawaskalski wygrał z Uniwersytetem Cypryjskim 1-0. Tym samym podopieczni Sebastiana Bednarza, aby zagrać w ćwierćfinale, muszą jutro pokonać Cypryjczyków. Początek spotkania na boisku przy ulicy Sztabowej w środę o godzinie 11:00. Zapraszamy.